Szymon, dzisiaj można powiedzieć, że wreszcie się udało. Tyle razy próbowałeś zdobyć bramkę głową i dzisiaj wreszcie wpadło po fantastycznym podaniu Bartka Bartosiaka. Tak, no wcześniej w tygodniu już, może nie w tygodniu, a nawet w wcześniejszych meczach miałem kilka sytuacji i trener cały czas naciska na mnie, kiedy zdobędę tą pierwszą bramkę dla GKS-u. Powiedziałem trenerowi, że zdobędę najważniejszą albo bardzo ważną w tym sezonie. No i tę obietnicę spełniłem. No myślę, że to jest ważny gol, aczkolwiek jak ważny to się okaże na koniec sezonu. Ja wierzę, że na koniec sezonu okaże się, że był to bardzo, bardzo naprawdę, tak jak mówię, ważny gol. Wyrosłeś na takiego naturalnego lidera. Już było widać to w meczu w Szczecinie, gdzie kamery Kanał Plus wychwyciły, że Łukasz Madej bodajże podbiegł do trenera i mówił, że Sawka prosi o kogoś do środka, bo w środku jest potrzebna jakaś świeża krew. I rzeczywiście to widać, że w środku zaczynasz naprawdę być liderem tej drużyny. Cieszę się przede wszystkim, że zacząłem grać regularnie. No to wcześniej byłem rzucany po różnych pozycjach. Grałem na lewej obronie, na środku, na prawej obronie, także cieszę się, że w końcu gram regularnie na swojej pozycji, na środku. No i wiadomo, że z każdym meczem nabieram więcej pewności siebie i cieszę się, że to wygląda coraz lepiej. Także myślę, że taką dyspozycję podtrzymam do końca sezonu i jeszcze sprawimy tutaj z zespołem całym wiele radości całemu wychodowi. Wymazanie tabeli zrobiło swoje, gdzieś tam w waszych głowach nie siedziało to miejsce, które rzeczywiście było przytłaczające. Czy dalej ta tabela jest wymazana, czy już czujecie tą krew i wiecie, że już nie odpuścicie tego? 3 kolejki do końca. Znaczy, nie da się tak do końca nie myśleć o tym, ale staramy się myśleć tylko i wyłącznie o najbliższym meczu. No, teraz podchodziliśmy tylko do meczu Zagłębie, nie myśleliśmy, co będzie później. Teraz zaraz zapominamy o tym meczu. Za tydzień gramy ważny mecz w Gdańsku, także no, od początku rundy każdy kolejny mecz jest bardzo ważny. Do każdego kolejnego meczu musimy podejść nastawieni bardzo ambitnie i walecznie. No i to widać, tak? Także myślę, że zostały 3 kolejki i podtrzymamy tą dyspozycję i wierzę, że zespół się utrzyma.